kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zapraszam was na film odnośnie organizacji łazienki. Chciałabym wam tu pokazać, jak ja tą sprawę załatwiłam, jak sobie życie ułatwiłam, a przede wszystkim jak ułatwiłam sobie sprzątanie. W tym filmie też znajdziecie odpowiedź, jak nauczyć domowników takiego porządku i odkładania rzeczy na miejsce. Nasza łazienka wygląda aktualnie tak. Jest to mniejsza łazienka i mamy tutaj tylko jedno miejsce do przechowywania, mianowicie półkę z szufladami, którą tutaj wam pokażę. Są tutaj dwie bardzo głębokie szuflady. Generalnie w tym momencie wygląda to tak, ale mogło to wyglądać tak. Teraz czas może, aby zareklamować wam ten film, że warto go obejrzeć, to mam dla was taką retrospekcję a la telezakupy Mango. Masz już serdecznie dość sprzątania szuflad i wygrzebywania brudu z zakamarków i rogów? Podczas mycia ciężko utrzymać ci brudną ścierę, wszystko leci ci z rąk, a namnażający się z niebywałą szybkością syf przyprawia cię od mdłości? Nie możesz na to patrzeć i łapie cię depresja, dół i stany lękowe? Więc jeżeli nie chcecie, żeby tak wasze życie wyglądało, to wykładam to wszystko i pokażę wam od samego początku. Zabieramy się do pracy. To przechodzimy do samej organizacji i zaraz wam pokażę, jaki potrafi być syf w dwóch szufladach. Jak zobaczycie, jak to jest wyłożone tutaj. Część już rzeczy powkładałam, ale do tego zaraz dojdziemy. Jak upchnąć to wszystko, żeby miało to ręce i nogi w pudełkach i w szufladach, które tutaj się znajdują. To jest nasze jedyne miejsce do przechowywania, które mamy. Nie mamy tutaj żadnych dodatkowych półek. Generalnie mamy aktualnie jedną łazienkę, więc wszystkie rzeczy kosmetyczne, których używamy na co dzień, suszarki, muszą zmieścić się właśnie w tej jednej półce. W dwóch szufladach. A wykonalne? Nie są. Pierwsza rzecz, którą przygotowałam, którą kupiłam, to pudełka. Są to najzwyklejsze białe pudełka. W Jusku akurat ten model kosztuje 17 zł. Ja wam go pokazywałam w holu zakupowym i nazywa się on tak, bo to może być przydatne, chociaż jak tylko zobaczycie te pudełka, to od razu będziecie wiedzieć, że to te. Wybrałam całkowicie klasyczne, białe, bez żadnych dziurek, ponieważ najłatwiej jest je umyć i utrzymać w czystości. I aby wam to udowodnić, to wam pokażę maszynkę Krzycha. Zazwyczaj wkładana ona była po prostu do szuflady, ale pomimo tego, że się ją czyści po każdym użyciu, to jakieś tam włoski z brody zostają. I normalnie byłoby to wszystko w szufladzie, a wiadomo, że z szuflady ciężej to wszystko wyjąć, wygrzebać, niż po prostu wyciągnąć maszynkę, przepłukać pojemnik, osuszyć go ręcznikiem papierowym i z powrotem ją tutaj włożyć. Także to już jest coś, co mi mega życie ułatwia, pomimo tego, że mój mąż sprząta do sobą. Nie, kochanie? Zawsze. My tą półkę kupiliśmy w Castoramie i ona miała już sobie całkiem fajny dynks, ponieważ ma takie przegrody, gdzie my możemy podzielić sobie szufladę wedle życzeń i już tutaj powkładać, załóżmy, nie wiem, podzielić to na produkty do włosów, suszarki. One tak mocno wchodzą. Co? Mocno wchodzą, ale dzięki temu po prostu nie przesuwają się podczas użytkowania i faktycznie tą szufladę grodzą na jakieś konkretne części. Wiem, że w cholerę krzywo to włożyłam. Najpierw zajmiemy się podzieleniem kosmetyków na te nasze pojemniki. I ja stwierdziłam, że podzielę sobie produkty do włosów do jednego pojemnika. Już myślałam, że nie powiem tego dobrze. Produkty do twarzy, te mniejsze, większe, wiecie. To już zrobicie wedle uznania, jak kto tam woli. Ja tylko podrzucam pomysł, który ja będę u siebie wykorzystywać. Dzięki temu już te produkty nam się nie będą przewracać, pomimo tego, że one są w szufladzie poukładane, to i tak otwierając szufladę i robiąc to na przykład szybko, wszystkie produkty leżą. Tak podzielone rzeczy już niesamowicie nam ułatwiają poszukiwanie czegokolwiek, bo wiemy, gdzie co mamy i nie mamy całego rozgardiaszu, tylko już wszystko jest na swoim miejscu. I zanim to powkładam, to ustaliłam sobie, że dolna szuflada będzie od takich rzeczy włosowych. Przegródkę, którą włożę tutaj. I po tej stronie włożę wszystkie produkty,
takie rzeczy, które używam do, nie wiem, modelowania włosów i tak dalej. I jak widzicie, ta przegródka już nam oddziela, że te wszystkie kable i ta masakra jest w jednym punkcie. To po prostu, chociażbym bardzo chciała, nie da się zrobić tego lepiej. Jedyne co, to możemy zwijać każdorazowo kabel na uchwyt chociażby suszarki. W suszarkolokówce nawet jest specjalna detyrytka, ale próbowałam to robić kilka razy i mówię wam to z własnego doświadczenia, że nie ma to sensu. A z drugiej strony dajemy oczywiście Krzysia maszynkę i produkty do włosów. W tej szufladzie stwierdziłam, że jest bardzo fajny dings, ponieważ to pudełko idealnie uzupełnia papier toaletowy. Tara. I teraz zabieramy się za górną szufladę. Tutaj będzie więcej jakby rozmaitych rozmaitości. Takie organizery, są to organizery generalnie na sztućce do szuflad, ale świetnie się sprawdzają jako organizery na kosmetyki. I tutaj w tym podzieliłam sobie te wszystkie rzeczy, których używam na co dzień do malowania. Druga to organizer na wszystkie jakieś dodatkowe rzeczy, które no nie mieszczą się w szufladzie, typu henna, jakieś żyletki. One kupione są w Biedronce, można je dostać co jakiś czas. Jeden taki organizer kosztował 14,99, więc trzy dychy za święty spokój. Wkładamy nasze rzeczy do pielęgnacji twarzy. Staram się robić to stopniując, czyli najpierw dać te jakby niższe i na sam tył te wysokie produkty. Generalnie widzieliście, ile tego było na samym początku i zmieściło się to w dwóch pojemnikach, trzech. Oddzielę, ponieważ nie mam już pojemnika, który by mi się zmieścił w tej szufladzie białego, a mam jeszcze kilka rzeczy, które po prostu nie pasują do tego, co tutaj mamy, więc obok sobie je powkładamy. Następny ułatwiacz życia to taki produkt, który jest strasznie uwalony. Pojemnik na pałeczki i waciki. To jest świetny sposób, żeby nie mieć wszędzie tych kartoników albo tej całej folijki z wacikami. I ostatni jakby ułatwiacz życia to jest coś, czego nienawidzimy wszyscy. Typu mydło, które zostaje na umywalce i robi syf, jednym słowem. W Pepco można kupić właśnie też taki bambusowy, więc idealnie pasuje do pozostałych pojemników. Organizer i tutaj mamy właśnie mydło. Mydło można luzem położyć, ale ja go kładę akurat na ściereczkę do demakijażu. Tutaj też możemy położyć chociażby szczoteczkę do mycia twarzy lub coś innego, co po prostu ścieka nam i nie chcemy, żeby ta woda dostała się po prostu do szuflady. I tutaj położymy sobie ją tutaj i wszystko mamy ładnie poukładane. W tym momencie rano dojście do czegokolwiek i poranna toaleta naprawdę jest zdecydowanie łatwiejsza, bo po otwarciu mamy wszystko poukładane, że tak powiem, tematycznie, wiemy gdzie co jest i jeżeli mamy tak poukładane wszystkie rzeczy, to powiem wam, że łatwiej jest utrzymać czystość i łatwiej nauczyć domowników utrzymania tej czystości, ponieważ każdy produkt ma swoje miejsce i dzięki temu jest po prostu no ładniej. To już tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że taka organizacja wam się podobała, przede wszystkim przydała. Koniecznie napiszcie, co wykorzystacie u siebie w domu. Jak nie wszystko, to chociaż część. Ja was pozdrawiam bardzo serdecznie. No i co? Do zobaczenia w kolejnej organizacji albo tego typu filmie. Pa! To pudełko idealnie uzupełnia papier toaletowy. A nie ma nic gorszego niż pójście w gości. Zrobienie dwójki, skończy się papier. I co, będziecie wołać gospodarza? Zabezpieczmy naszych. Więc stwórzmy komfort robienia dwójeczki naszym gościom. Z własnego doświadczenia, że nie ma to sensu. Gdyż więcej się nawkurzałam podczas rozkładania tego kabla, niż to było warte. No ale nie o tym ten film.